Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na krótką prezentację możliwości oraz ogólnie prezentację sprzętu pomiarowego, który nabyłem jakiś czas temu do recenzji takich rzeczy jak chociażby wentylatory. Jest to tak zwany anemometr, czyli taki oto miernik wyposażony we własny wentylatorek, który pozwala mierzyć prędkość przepływu powietrza, ale nie tylko. Za chwilkę powiem Wam dokładnie o funkcjach i zrobimy sobie też mały taki pokazowy test praktyczny i być może uda się to urządzenie w kolejnych testach wentylatorów, chłodzeń, procesorów i innych rzeczy posiadających wentylatory wykorzystać to urządzenie do dodatkowych pomiarów w testach. Jeśli chcecie sprawdzić cenę takich gadżetów, sprawdzicie sobie w opisie filmu, tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc oto niewielki gadżet, czyli anemometr, miernik prędkości wiatru. Mam tutaj model firmy Benetech, jest to GM816A, kosztujący plus minus jakieś 100 zł. Jest to ani model najtańszy, ani model najdroższy, taki pośredni. Natomiast jak widzicie, ma zespoloną na stałe tutaj tą część z czujnikiem. Trochę droższe modele mają ten czujnik na przewodzie, co jest plusem, ponieważ możemy na przykład robić pomiar tutaj, a przyłożyć go gdzieś dalej. Natomiast taki model też może się sprawdzić, ponieważ jeśli nie widzimy wyświetlacza, możemy chociażby zapisać sobie średnią wartość pomiaru lub maksymalną wartość pomiaru, jak chcemy. Co do wykonania, wykonany jest całkiem dobrze. Fajne tworzywo, dość wytrzymałe, gumowane tutaj elementy zabezpieczające przed upadkiem, też poprawiające chwyt. Wyświetlacz niewielki, ale też dobrze zrobiony. Wentylator mamy niewielki, ale też dobrze się sprawdza i mamy gwint na statyw, możemy sobie to umieścić na statywie, zasilanie bateria 9V. Tak więc jak włączymy sobie urządzenie, jak widzicie mamy podświetlany ekran, więc bardzo fajnie, mamy w tej chwili ustawione metry na sekundę, jeśli chodzi o prędkość. Jak sobie tutaj dmuchnę, zobaczcie, co się będzie działo. Zmienia się wartość i też tutaj po boku, zauważcie jeszcze raz. Takie rosnące kreseczki to po prostu skala Beauforta. I mamy też temperaturę 29,2 stopnia, temperatura powietrza. Niestety w moim studiu nagraniowym jest zawsze gorąco, komputer, oświetlenie studyjne i mało zamknięte pomieszczenie niestety wpływają na to. Mamy też, jak widzicie, wskaźnik naładowania baterii tutaj. Jeśli naciśniemy sobie przycisk Mode, przytrzymamy go, zaczyna wszystko mrugać. Mamy metry na sekundę, kilometry na godzinę, stopy na minutę, węzły, mile na godzinę i wartości maksymalną, czyli zapamięta nam, na przykład jeśli prędkość wiatru będzie 10 metrów na sekundę, to na wyświetlaczu będzie 10 metrów na sekundę. Przeciętne, czyli urządzenie oblicza średnią wartość pomiaru i wracamy do jednostek. Mamy stopnie Celsjusza, z tyłu mamy też taki dynks, możemy to sobie przestawić na Fahrenheita. Oczywiście ja sobie tego nie będę robił, ponieważ nie korzystam ze skali Fahrenheita, natomiast pokażę Wam chociażby w kilometrach na godzinę, jak to będzie wyglądać. No, całkiem spore wietrzysko. Ponad 30 km na godzinę. Powiem Wam, że ostatnio byłem nad morzem, spędzałem urlop i wiem, że 45-50 km na godzinę to już jest konkretny sztorm na morzu, konkretna wichura. No dobra, teraz mały test praktyczny. Pora teraz na test praktyczny tego urządzenia. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce po prostu. Odpalamy. W tej chwili mam ustawione stopy na minutę. Myślę, że przestawię to na metry na sekundę. To będzie bardziej chyba tutaj oczywiste dla nas. Dobrze, mamy metry na sekundę. Zmniejszę tutaj obroty wentylatora. Urządzenie stoi w odległości około 5 cm od tego wentylatora. W tej chwili mamy minimalne obroty i podkręcamy te obroty.
mamy już ponad połowę skali. I widzicie, z 1,2, 1,3 wzrosło do 2 metrów na sekundę. I dajemy maksymalne obroty wentylatora. Słyszycie, że się rozkręcił. No i mamy 3 metry na sekundę. To jest wartość szczytowa. Jeśli przyłożymy sobie bliżej, ta wartość pewnie będzie większa. Chociaż niekoniecznie. Mamy 2,8, więc ok. Tak więc z tych 5 cm można, myślę, że spokojnie sobie mierzyć prędkość, przepływ powietrza tego wentylatora. Ok, przepływ nie jest do końca stały, czasami są jakieś wahania, ale jest to w granicach pomiędzy 2,5 a 2,8. Teraz czas na nieco większą jednostkę. Chociaż w tym przypadku wielkość nie znaczy, że będą wyższe wyniki. Ok, znów ustawiamy jakieś 5 cm odległości i odpalamy. Tu mam tylko jedną prędkość, maksymalne obroty, więc zobaczcie sobie, jak to będzie działało. Więc 2,4 około metra na sekundę, czyli wiemy, że ten mały wentylatorek, ten troszkę mniejszy, wytwarza większą prędkość wiatru, za to średnica wentylatora jest nieco mniejsza. Tak więc myślę, że ten test poglądowy, dość ciekawy, można sobie przy pomocy takiego anemometru zmierzyć różne rzeczy. To nie musi być tylko prędkość wentylatorów, ponieważ można tym sobie zmierzyć przepływ powietrza w jakichś kratkach wentylacyjnych, kominkach i takich innych rzeczach. Tak więc takie urządzenie ma naprawdę sporo zastosowań. No dobrze, to by było na tyle. Urządzenie widzieliście, widzieliście co potrafi. Prawdopodobnie będziecie je też widywać w kolejnych testach sprzętów typowo komputerowych, czyli chłodzeń, wentylatorów. Może też do zasilaczy się nada, zobaczymy. Oczywiście w połączeniu z nieodzownym sprzętem, jakim jest sonometr, zwany też decybelomierzem. Oczywiście urządzenie do pomiaru hałasu, który wytwarza dany wentylator. Więc to jest w tej chwili moje wyposażenie studia, jeśli chodzi o pomiary i prędkości, siły wiatru oraz hałasy, po prostu poziom dźwięku. No dobra, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tej prezentacji. Zapraszam też na kolejne filmy. Jeśli filmik Wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was, cześć!